Dziś przed kamerami PKS TV Magda Gryka i Sonia Mikyskowa. Magda, dobre nastroje w naszej drużynie. Wygraliśmy 3 ostatnie mecze, ale dalej trzeba wygrywać i ten mecz z Legionową będzie również bardzo ważny. Tak, mecz z Legionową jest dla nas bardzo ważny, no bo wiadomo, że na razie nastroje są dobre, atmosfera w drużynie też jest dobra. No mogę powiedzieć, że z zwycięstwem no lepiej się żyje, lepiej się trenuje, ale nadal nie jesteśmy zadowolone z miejsca w tabeli, więc chcemy iść jak najdalej i też teraz chcemy ten mecz na pewno wygrać za 3 punkty. Sonia, jakie są najmocniejsze strony drużyny z Legionowa? Ja myślę, że są to młode zawodniczki, które mają bardzo energię, także to był ze mnie ciężki takowy mecz, ale myślę, że pójdzie dobrze za nas. Do Legionowa jedziecie już w sobotę. Jutro jedziemy. I mecz bardzo istotny również dla układu tabeli, prawda? Bo wszystkie drużyny z dołu jakoś punktują, zdobywają punkty. Na tą tabelę też chyba jednak trochę patrzymy, prawda? No tak, no pewnie, że patrzymy, no bo wiadomo, w sporcie liczy się miejsce w tabeli albo zwycięstwa, więc no chcemy po prostu zbierać te punkty jak najwięcej. No i teraz się też liczy ten mecz za 3 punkty. No i chcemy wygrać, no i też mogę powiedzieć, że też chcemy wygrać dla naszych kibiców, no bo ja chciałam powiedzieć, że bardzo fajnie jest mieć takich kibiców, którzy nas zawsze wspierają na dobre i na źle, no i teraz było widać, że jak miałyśmy miejsce na dole tabeli, że kibicy nas zawsze wspierali, no i to jest po prostu fajne, bardzo fajne uczucie, no i też chcemy wygrać dla naszych kibiców, dla naszej drużyny i też dla siebie, więc liczymy na zwycięstwo i na wsparcie.